Cześć, z tej strony Kamil oraz Dariusz. Cześć. Właśnie jedziemy do Montersów, czyli do firmy, w której odbywają się szkolenia, o których chcemy Wam opowiedzieć kilka słów. Natomiast zanim dojedziemy, odpowiemy Wam na pytanie, które się często pojawia w internecie i w ogóle w branży. Po co w ogóle się szkolić? Po co szkolenia, Kamil? Przede wszystkim dzięki szkoleniom zdobędziecie wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, którą wykorzystacie podczas swoich pierwszych instalacji. Szkolenia to nie tylko nauka, to również poznanie innych instalatorów, czyli wymiana doświadczeń. Drugie pytanie, dlaczego szkolenia u nas? Dlaczego szkolenia w Montersach? Szkolenia w Montersach dlatego, że po pierwsze mamy w tym bardzo duże doświadczenie, szkolimy od kilkunastu lat, wiemy po prostu jak to robić. Druga rzecz, nasze szkolenia to przede wszystkim warsztat. To znaczy nie są to szkolenia teoretyczne, na których oglądacie pokaz slajdów, tylko naprawdę ćwiczymy na działającym, żywym sprzęcie. Każdy ma do dyspozycji swoje stanowisko szkoleniowe, swój komputer. Ćwiczymy różne ciekawe, fajne zadania, podczas których oczywiście możecie zadawać pytania prowadzącemu, a naprawdę sporo się dzieje. Powoli dojeżdżamy do firmy, do siedziby, przy której znajduje się pierwszy parking, na którym możecie zostawić swój pojazd. Drugi parking znajduje się nieopodal, czyli zaledwie 200 metrów od budynku. Chodźcie zobaczyć salę szkoleniową. Przygotowaliśmy dla Was kilka stanowisk szkoleniowych demo, zaczynając od systemów automatyki budynkowej Fibaro, następnie systemy alarmowe Satel Perfecta, oprócz tego systemy alarmowe Integra, szkolenie 3-dniowe, no i na koniec szkolenie z monitoringu wizyjnego, monitoringu IP oraz monitoringu analogowego. Dodatkowo prowadzimy również szkolenia z systemów automatyki NICE. Jak widać, mamy mnóstwo sprzętu, na którym możecie wykonywać różne ćwiczenia w czasie szkolenia. Mało tego, oprócz tego, co tu widzicie, w sali szkoleniowej znalazło się również miejsce na mini automatykę, mini garaż, na którym również te zajęcia są prowadzone. No nic, zostaje mi nic innego, jak Was zaprosić i do zobaczenia na szkoleniu. Cześć! Cześć!